Dzień dobry. Właśnie się szykuję. W ogóle to jest koszulka z Primarka. A mam wrażenie, że ma tak fajny kolor. Pasuje mi. I w ogóle jest taka fajna, że cieszy mnie to bardzo. Chociaż w aparacie wydaje się bledsza niż tutaj normalnie w lusterku. Słuchajcie, tak na szybko przychodzę, bo pomyślałam, że pokażę wam albo przypomnę wam. Bo tak jak mówię, ja już chyba go kiedyś miałam. I to chyba tę wersję Dust Matte, tego pudru z AA Wings Translucent Loose Powder. Także użyję sobie go dzisiaj. Oszczędzam lorę. Chociaż mając już teraz ten, wiedząc, że on jest dobry, to nie wiem, czy powinnam oszczędzać, czy nie powinnam właśnie tym bardziej na przykład zużyć, żeby się też pozbyć takiego dużego opakowania, bo ono jest bardzo duże. Albo w ogóle użyć je, żeby coś tam z innego przerysować. No nie wiem, przesypać. W ogóle tak, ma takie zabezpieczenie fajne, także naprawdę jakościowo jest ok. Tylko trochę dużo się go wysypuje. Taki ma kolorek, ale on z tego co pamiętam nie daje koloru. Tylko po prostu bardzo ładnie wygląda na skórze. Co też jest ważne, bo tak pomyślałam, że te tanie pudry, wiecie, one czasami po prostu wyglądają tak mocno matowo, kredowo wręcz, więc to też nie o to chodzi. Zdecydowałam się właśnie na ten i ten drugi, więc zobaczymy. Czy nadal tak bardzo lubię ten? Jak mi się sprawdzi ten banana? Zobaczymy. Tak. Także dzisiaj taki będzie trochę po części domowy dzień, a potem pojedziemy, słuchajcie, do centrum. A potem na wieczór to w ogóle jeszcze też się umówiłam, więc będzie wyjście, a że wiem, że piszecie mi, że bardzo lubicie, jak właśnie pokazuję wam gdzieś Warszawę, jak gdzieś wychodzę, to pomyślałam, że właśnie ponagrywam dzisiaj, bo pewnie pójdziemy sobie na jakiś spacer, to pokażę wam kawałek Warszawy. Często właśnie dostaję gdzieś komentarze od osób, które na przykład mieszkały w Warszawie i wyjechały gdzieś, albo nie wiem, mieszkały w Polsce i wyjechały gdzieś mieszkać w świat i na przykład tęsknią, albo przypominają wam się jakieś rzeczy, albo piszecie, że o, nie byliście, nie wiem, 10 lat w Warszawie, że tak miło zobaczyć, także tak, taki to będzie dzisiaj vlog, taki dzień. Tyle tylko, że powiem wam, miał być upał. Ja tu widzę, że chyba padało w nocy, bo mokre ulice. Miał być upał, a nie wiem w końcu jak będzie. Akurat dostałam mail. Nie tego się spodziewałam, no ale dobra. No nie, no niby ma być po południu 26 stopni. Ale 4 godziny później już 22, potem deszcz w nocy. Taka, powiem wam, dziwna ta pogoda. Miał być upał. Słuchajcie, sprawdzam pogodę od 3 dni i któregoś razu jak sprawdziłam, to było dosłownie 35 stopni, wiecie, wszystko na czerwono tutaj w pogodzie przez kilka dni. Natomiast teraz patrzę i najwyższa to 29, już nie ma tych 35, już coś się pozmieniało, więc nie wiem, jakaś fala upałów miała być. Chociaż ja twierdzę, że miała być za tydzień. Mój brat twierdzi, że miała być teraz i że nie ma, więc ja już nie wiem, jak z tą pogodą. Muszę jakiś tutaj znaleźć sobie puszek, wiecie co, żeby włożyć, bo tak to będzie to latać wszędzie. Więc może nie takie głupie było jednak z tą naklejką, żeby jej nie do końca na przykład odklejać. Dobra, na razie sobie jeszcze przykleję i znajdę jakiś puszek, bo tutaj właśnie nic nie ma, więc no, a puder tak wygląda matowi. Tak. No zobaczymy. No ładnie wygląda. Niech matowi na długo, ale nie wygląda kredowo, o. No bo Lora to Lora jednak, nie? No ale teraz będę sobie używała ten. Dobra, nic już nie będę testować, słuchajcie. Może mogłabym, ale że dzisiaj wychodzę, to chcę, wiecie co, użyć po prostu kosmetyków, które mam sprawdzone, które wiem jak się zachowują, więc nie będę, a przecież mam te bronzery. Chociaż ja już kiedyś ich używałam, więc tak naprawdę to niewielkie testy będą, tylko tak, żeby sobie przypomnieć może. No ale nie, może innym razem. Dzisiaj jakoś tak mówię w aparacie, blado, dziwnie. No, także, słuchajcie, dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam na vloga. Jak fajnie wygląda tylko białe pranie. Tutaj
ale już wyciągam kolejną część, także dalej z tym jedziemy. I jeszcze chyba tylko zostało mi ostatnie do zrobienia. Tak? Chyba tak. Także idę, bo chyba gąbeczki też się wybrały, także o, będę miała czyściutkie. Jeszcze pędzle zaraz bym chciała, znaczy zaraz, no dzisiaj ogólnie umyć. Taki jest plan, dobra, tam nie wchodzimy, bo tam wszystko leży. Także, o, kolejne pranie rozwieszone. Słuchajcie, to są moje ulubione ręczniki. One są z H&M-u, takie jakby ala, nie wiem, one nie są wafelkowe, ale mają takie, no takie kwadraciki jakby, no nie wiem. W każdym razie moje ulubione ręczniki super chłoną, są fajnej wielkości, ten kolor, który jest, się nie wymywa, nie wypiera. Także naprawdę, bardzo lubię. I cały czas, wiecie, używam piory i nic się z nimi nie dzieje, także naprawdę bardzo fajne, bardzo Wam polecam, jeżeli szukacie jakichś dobrych. I też nie farbują, co się czasami zdarza przy takich różnych kolorowych, także ja ogólnie bardzo polecam. No, także wstawiam jeszcze ostatnie pranie, pędzle jeszcze chciałabym wyprać, także o, taki plan. Słuchajcie, a może by wypróbować ten płyn? Jeszcze mam inny otwarty i powinnam tamten, ale przetestuję sobie, zobaczymy. W ogóle powiem Wam, że to jest małe opakowanie, 36 prań, a teraz używam jakiegoś takiego większego i tak z ciekawości zobaczyłam i tam jest w innym języku, co prawda, ale napisane chyba 41, a opakowanie jest dużo większe, więc tak myślę, ciekawe. To jest kwestia pewnie tej nakrętki, tego, że to jest może jakiś koncentrat bardziej, no ale dobra. Także przetestuję sobie ten zapach teraz. Teraz będzie trochę słychać pralkę, ale zobaczcie, jakie piękne, czyściutkie te gąbeczki. Naprawdę, znalazłam sposób na to, jak się wszystkie ładnie dopierają i nie, czasami zostawał gdzieś tam, wiecie, podkład na niektórych i gdzieś tam jeszcze domywałam po praniu, a tutaj wszyściutkie, czyściutkie, takie, wiecie, takie, o, bouncy. Proszę. Super są, także niech wyschną, bo wtedy zmniejszą objętość i zmieszczą mi się do toaletki i o, tyle ich mam. Prawie wszystkie były brudne. O, nieźle to wygląda. No niektóre już są też takie, wiecie, na przykład, o, ładnie się doprała, to się doprało. No zobaczcie, jak ona wygląda. Bo po prostu ona po jakimś czasie robi się taka twarda od, wiecie, od, nie wiem, od olejku, w którym myję te gąbki albo myłam. No sorry, będzie głośno. No i tak sobie, wiecie, ucięłam, jakby ścięłam tę warstwę. Myślałam, że to da się prosto zrobić, natomiast nie da się prosto obciąć gąbeczki. No i jest taka. I póki działa, to działa, używam. No ale wiecie, mam chyba takie dwie czy trzy. To też za jakiś czas trzeba będzie pewnie się ich pozbyć. O, ta jest właśnie też taka cięta przeze mnie, więc szału nie ma, ale lubię ogólnie to, jakie one są, takie trochę jakby ala lateksowe. Ta jest Real Techniques, ale jest taka, o, już tutaj. No, pewnie za jakiś czas też się pokruszy, czy coś tam porozrywa. Te są ogólnie super, te są z TK Maxa, takie solidne bym powiedziała. Te z Vibo? Czy z AA? Z AA, o! Które to były, te mięciutkie takie, to ta? Tak, chyba to ta. Taka różowa, ona też tak fajnie rośnie i jest taka delikatniusia, tylko fajna. Ale chyba dwie takie miałam, nie wiem gdzie mam drugą, chyba że a druga ma biały kolor już, bo przecież kiedyś w wybielaczu je wybrałam, nie? Dobra, no to tak to wygląda, niech się suszą. A ja jeszcze pędzlę, żebym nie zapomniała dzisiaj. Zrobiłam śniadanie, bo już zgłodniałam trochę, ale najważniejsze, herbata w takim pięknym kubku nowym. Także na ten ponury dzień, powiem Wam, bo jest tak naprawdę ponuro. Trochę pada, jest mega zachmurzone niebo i tak, o, takie lato, także nie wiem, ale ciepło jest. To taki, wiecie, radosny kubek w fajnych takich kolorowych kolorach. Na pewno troszkę ożywi i rozweseli. Także idę jeść, smacznego Wam. Widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, może być trochę słychać jeszcze pralkę, bo wiruje. Ja stwierdziłam, że muszę przyjść od razu po tym, jak skończyłam słuchać książkę, bo bardzo chcę Wam ją polecić. I po prostu uważam, że jest bardzo dobra i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak jest dobra. Natomiast słuchajcie, ciężko mi na pewno będzie mówić o tej książce. Jest to książka Jacka Hołuba, Wszystko mam bardziej, Życie w spektrum autyzmu. I to jest kolejna książka właśnie Jacka Hołuba, gdzie porusza gdzieś właśnie tematy bycia w spektrum. Pamiętam, chyba poprzednia była o ADHD i
o Aspergerze, tak pamiętam, coś było już. W każdym razie, słuchajcie, z jednej strony powiedziałabym, że to jest no, właśnie mega jest mi trudno mówić, wiecie? Dlatego, że ja na pewno nie mam aż takiej wiedzy i nie wiem, takich umiejętności. Nie chciałabym tutaj, nie wiem, nikogo urazić, na przykład używając jakieś nieodpowiednie słownictwo czy takie rzeczy. Natomiast jest to gdzieś temat, który ja staram się troszkę zgłębiać, trochę poznać i właśnie dlatego myślę, że ta książka jest dobra, słuchajcie, dla każdego. Każdy powinien ją przeczytać. Jest to reportaż właśnie. Jacek Hołp pisze bardzo dobre reportaże. To już jest chyba trzeci, który przeczytałam. Jeszcze chyba jeden albo dwa przede mną i ja tak sobie je troszkę dawkuję, dlatego właśnie, że wiem, że są bardzo dobre. Natomiast myślę, że ten powinien przeczytać naprawdę każdy, dlatego że w tej książce głos oddany jest osobom, które w takim spektrum są. I one po prostu bardzo szczerze opowiadają o tym, jak im się żyje, jak doszło na przykład do diagnozy, z czym mają problemy. Wypowiadają się też na przykład rodzice takich osób. To są osoby też na przykład w związkach, więc ich partnerzy też się wypowiadają. I powiem wam, jest to książka tak bardzo otwierająca oczy, co prawda... I teraz może powiem coś, czego może nie powinnam, ale takie po prostu mam wrażenie, wiecie, że słuchając tej książki, słuchając właśnie opowieści tych osób, może trzeba byłoby sobie to jakoś dawkować, dlatego że każda kolejna historia niesie po prostu ze sobą bardzo duży taki bagaż emocjonalny. I o ile mnie było ciężko tego słuchać właśnie, dlatego że wiecie, każdy z nas ma swoje problemy, każdy z nas ma gdzieś tam swoje jakieś różne myśli, które nas przytłaczają czasami, czasami czujemy się po prostu za bardzo zmęczeni tym wszystkim, wiecie, tym myśleniem, rozmyślaniem, analizowaniem. I tutaj właśnie trochę mamy taki przypadek, że tych emocji po prostu jest bardzo dużo, tych różnych sytuacji do przemyślenia właśnie, do uporania się tak naprawdę, bo tutaj też niektóre osoby właśnie mówią, że na przykład one czasami coś odbierają, ale same nie wiedzą, co czują, potrzebują czasu, żeby się zastanowić, czy one są złe, czy one są smutne, czy jak w ogóle coś takiego odbierają. Natomiast właśnie mówię, o ile mnie było ciężko tego słuchać, bo tego po prostu jest bardzo dużo, o tyle rozumiem, jak trudno musi być właśnie osobom w spektrum, które borykają się z tym na co dzień i które właśnie mają masę tych emocji i tego wszystkiego do dźwigania każdego dnia. Dlatego myślę, że to jest bardzo dobra książka, słuchajcie. Porusza też... Porusza bardzo ludzkie problemy, bardzo ludzkie sprawy, bardzo niewygodne też tematy. Gdzieś tutaj nawet też jest, wiecie, zahaczony, nie wiem, temat agresji, temat alkoholizmu na przykład u takich osób, w ogóle popadania w uzależnienia na przykład, jak to statystycznie na przykład wygląda, ale też na przykład życia seksualnego albo takiego ogólnego rozładowania seksualnego na przykład też. Tak, i tutaj są niewiele. Natomiast są też właśnie przykłady na przykład tego, jak czasami takie osoby właśnie... Znaczy jest to bardzo trudne na pewno i myślę, że osoby, które, nie wiem, żyją w takich rodzinach, tym bardziej chyba jest im trudne. Natomiast po prostu chodzi o to, że jak ja to czytam, to dla mnie jest to po prostu... To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, tak jak mówię. Natomiast co ja tam, która, wiecie, czyta reportaż, a osoby, które, mówię, borykają się z tym na co dzień. Natomiast właśnie jest tam też temat poruszony tego, że czasami takie osoby po prostu rozładować chcą swoje napięcia seksualne właśnie w domu, w rodzinie. I bardzo często po prostu matki też popadają właśnie jako ofiary takich zachowań. I co też właśnie jest tam powiedziane, ja już też to wcześniej gdzieś czytałam właśnie, czy tam, nie wiem, słyszałam w jakichś wywiadach na przykład, czy tam, no, w różnych miejscach. Natomiast tak, no nie jest to za bardzo taka, wiecie, wygodna książka. Natomiast naprawdę myślę, że bardzo dużo, wiecie co, pokazuje, bardzo dużo uzmysławia i nawet po prostu, mówię, każdy powinien ją przeczytać, żeby na przykład mieć większą świadomość, żeby rozumieć to, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami, że nie wszyscy odbieramy tak samo pewne rzeczy, że niektórzy potrzebują, nie wiem, więcej czasu, innej przestrzeni na przykład i to jest totalnie zrozumiałe jakby, więc o to mi chodzi, dlatego myślę, że fajnie by było, wiecie, gdyby, domyślam się, że tak nie będzie, tak, ale fajnie by było, gdybyśmy po prostu mieli taką większą świadomość, myślę, nie?
i nie traktowali jakichś takich sytuacji właśnie jak coś dziwnego, nie wiem, nie. Tam były też przykłady, na przykład jak osoby w związku próbują nawzajem sobie pomóc, na przykład rozładowując jakieś emocje, będąc na przykład w miejscu publicznym, i jak na przykład one się zachowują i jak ludzie na to jeszcze, wiecie, reagują, że się patrzą, że się przyglądają, że się gapią wręcz, nie? Więc o to mi chodzi, że to na pewno dałoby nam taką większą świadomość. Natomiast bardzo dobra książka. Zresztą ja Wam polecam naprawdę każdy jeden reportaż Jacka Chołuba. One są naprawdę świetne. Natomiast tutaj właśnie bardzo mi się podoba to, że no, że właśnie głos jest oddany osobom, które w tym spektrum są, które właśnie opowiadają swoje historie, które mówią, z czym jest im ciężko, jak one odbierają pewne rzeczy, właśnie jak to wszystko wygląda. I to jest chyba najlepsze, co można zrobić po prostu. No, także kończę już jakby omawiać, ale bardzo chciałam Wam powiedzieć i bardzo polecić. Myślę, że naprawdę jest to jedna z lepszych książek tego roku na pewno, a i pewnie w ogóle. Ale tak jak mówię, no jakby reportaże Jacka Chołuba są bardzo dobre, więc po które nie sięgniecie pewnie. Jeżeli lubicie w ogóle reportaże, to myślę, że Was zainteresuje. Tym bardziej, że ta tematyka jest teraz też bardzo taka... No nie chcę mówić na czasie, ale generalnie no dużo też jakby mówi się o tym w dyskursie publicznym, więc myślę, że warto wiedzieć. Po prostu, żeby troszkę być bardziej świadomym na przykład. Tak. I nie będę teraz, słuchajcie, mówiła o tej drugiej książce, którą tam czytam, bo na razie skupiłam się na tej, a tamta aż tak dobra chyba nie jest, więc nie będę tego psuć. Dopiję sobie kawę. No i właśnie. Powoli będę się musiała potem zbierać i jadę właśnie spakować jeszcze rzeczy, bo tak, plan jest taki, że najpierw jadę do centrum, jadę do Uniqlo, chciałam tam oddać koszulkę i przyjrzeć się tam, jakie są inne, wiecie, popatrzeć, czy jest jakaś inna biała z innym krojem, żebym miała trochę większy ten dekolt tutaj i zobaczę. A potem chyba jadę na Powiśle. Zobaczymy jeszcze, jak tam. Jak się umówimy, jaka będzie pogoda w ogóle. Tak jest byle jak, powiem Wam, naprawdę jest ciepło, pewnie jest duszno, bo padało, ale mega zachmurzone niebo, tak byle jak. Dobra, no to tyle. A może Wy coś ostatnio czytaliście ciekawego, coś fajnego, to dajcie znać, może jakiś reportaż ciekawy. Dajcie znać, najlepiej by było, jakby to już był taki, który mam dodany na Legimi, bo jak ja będę dodawała, wiecie, bo ja szybciej dodaję niż czytam, nie? A mówiłam Wam, że mam plan taki, że chciałabym przeczytać jak najwięcej z tego, co mam na Legimi, w sensie przesłuchać, bo te, które mam na Kindlu, to mam i zobaczymy. Także jak macie coś do polecenia, to w sumie dajcie znać, może coś mi umknęło, coś mnie może ominęło, chociaż powiem Wam, że jestem może nie w szoku, jestem pod wrażeniem tego, ile książek w ogóle jest wydawanych, jak dużo. Ja myślę, że to jest też za sprawą, wiecie, BookTube'a, którego jak oglądam, to też widzę. Niektórzy też nagrywają na przykład takie filmy, tam nowości, na przykład, nie wiem, na sierpień, wiecie, książki, które będą wydane w sierpniu czy coś tam. I nawet pod kątem tego, słuchajcie, ile książek kupiłam w tym roku i ile tych książek ma bardzo dobre recenzje. No mówię, jestem pod wrażeniem tego, że ciągle po prostu powstają, ciągle są wydawane, że to się nie kończy, że pomysłów na te książki jest po prostu masa, nadal się znajduje po prostu perełki piękne i książki, które warto przeczytać. I ile tego jest? I ile tego jeszcze po prostu powstanie? Ile tego będzie wydane? Ja nie nadążam czytać tego wszystkiego, naprawdę. No, także... Tak, jeśli coś macie, jak coś czytaliście ostatnio, właśnie jakiś reportaż, to dajcie znać. A ja uciekam tymczasem. Słuchajcie, ja tylko taki szybki update. Ten płyn do prania, który Wam pokazywałam rano, bardzo ładnie pachnie. Pranie się zrobiło, przepięknie pachnie, naprawdę, także nie wiem tylko, jak długo będzie się utrzymywało, chociaż mi na tych rzeczach i tak te płyny, jaki by on nie był, to nie utrzymują się jakoś bardzo długo, więc ale teraz ładnie pachnie przynajmniej, także spoko. Spakowałam w ogóle też paczkę, w sensie odsyłałam koszulkę do mojito, więc to przygotowane, a resztę biorę ze sobą po prostu i w sklepie. Oddam, muszę jeszcze jeden rachunek znaleźć właśnie, żeby w Uniqlo załatwić, bo tam rachunek potrzebuję, no i tak. No to wszystko z takich rzeczy, które muszę przygotować.
żebym nie zapomniała. Już gotowa. Miałam się ubrać trochę inaczej, ale powiem Wam, że z godziny na godzinę to jest coraz cieplej i coraz bardziej duszno, też mam wrażenie. Także nie biorę dżinsów, stwierdziłam, że wezmę kuloty. W ogóle to są naprawdę spodnie tego lata, uwielbiam je. Mam tylko te jedne i tylko w tych jednych w kółko chodzę. Piękny kolor, fajny materiał. Mogłabym mieć więcej, tylko chyba nie znalazłam już żadnych innych. Właśnie też, bo ja nie wiem, czy one są bazylne, bawełna i len, czy coś tam. Chociaż trochę chyba sztucznego też mają, ale i tak ogólnie są bardzo fajne. Wiecie, przewiewne, super są na lato, tylko nie znalazłam innych kolorów już, więc nie kupiłam. Ogólnie bym założyła samby, bo moim zdaniem one super wyglądają i dużo lepiej niż te Birkeny. Ale że ja tak rzadko chodzę tak naprawdę w takich właśnie letnich, odkrytych butach, bo wiecie, do auta to po prostu jest mi wygodniej w takich, no ja nie prowadzę w jakichś tam sandałkach, klapkach i takich rzeczach, więc i tak zakładam takie zakryte. Zakryte są dla mnie zawsze najwygodniejsze, wiecie, jak muszę dużo chodzić, no to po prostu biorę jakieś tam adidasowate i te samby moim zdaniem po prostu lepiej wyglądają, ale mówię, to jest taki dla mnie jeszcze moment, kiedy mogę założyć jakieś właśnie bardziej letnie buty. Koszulka mango w takim kolorze liliowo-lawendowym. I torebka nasza. Do tego jeszcze biorę, słuchajcie, całą wypchaną torbę. To jest torba z Uniqlo. Mam tutaj kurtkę, w razie gdyby zrobiło się chłodno. Wzięłam też okulary. Mam koszulkę z Uniqlo właśnie do zwrotu. I paczkę mojito, żeby wrzucić do paczkomatu. Także jestem gotowa. O, obładowana. I tak jadę. Tak, i już jestem w sumie. Gotowa, także tak to się prezentuje. Piękny ma kolor ta bluzka, naprawdę bardzo mi się podoba i myślę, że pasuje i fajnie do tych spodni. Ta druga taka w takim kolorze brudnego różu, trochę z takim brązem czy coś, też fajnie wygląda, powiem Wam. No to są takie moje kolory, takie po prostu brudne i takie zgaszone, o, dokładnie. Także fajnie, podoba mi się i do tego, tak jak mówię, kurtkę wzięłam w razie, gdyby tam się chłodniej zrobiło wieczorem, bo też nie wiem jak będzie, no i tak, no i się zbieram. I tak jak mówię, jedziemy najpierw do Uniqlo, do żadnego innego sklepu, słuchajcie, nie wchodzę. Plan jest taki, żeby nie wydawać pieniędzy, więc tylko Uniqlo, zobaczymy co tam. Już jakaś pewnie kolekcja jesienna będzie, tak podejrzewam, bo ostatnio jak byłam, to już były te jesienne sweterki, bardzo fajne zresztą, tylko sztuczne. No ale za jakiś czas pewnie już się pojawią, wiecie, jakieś tam kaszmirowe, z wełny merino, czy tam z klasycznej wełny. A zapach na dziś to Givenchy Very Resistible i bardzo czuję, bo się popsikałam i bardzo czuję ten zapach, pięknie. Także takie wyjątkowe wyjście dzisiaj, o, bym powiedziała, z cudowną osobą. Mam spotkanie, także idziemy się nagadać, nadrobić nasze zaległości, także jadę, słuchajcie, jadę, wcześniej pojadę, to będę miała więcej czasu na spokojnie, żeby tam pozałatwiać za mną pranie, bo tak, dzień prania, ale to już ostatnie, więc jak już wybiorę, to już będzie wszystko gotowe, wszystko czyściutkie. Potem ewentualnie prasowanie wjedzie, nie? No ale to już tam. Dobra, to słuchajcie, jadę, zabieram Was ze sobą, zobaczymy co tam w Uniqlo, no i tam kawałek pewnie Warszawy też Wam pokażę, także jedziemy. Tutaj są męskie, kaszmir i takie. Słuchajcie, znalazłam chyba to, o czym marzyłam, czyli kurtka puchowa, taka, którą da się zwinąć, o, w taki rulonik, zaraz Wam to pokażę, w kolorze kaki, takim brudno-zielonym. Piękna chyba jest, nie wiem jeszcze. Nie wiem, czy nie za duża, ale jak wiecie, bluzę założę pod spód, czy też, bo na razie to mam tylko taką koszulkę, no to wiadomo.
Marzyłam o takiej jeszcze szczególnie w takim kolorze właśnie. Ale mam tu jeszcze, wiecie co, taki brudny róż, bo to też jest mój kolor, wydaje mi się, chociaż w tym mi się wydaje ładnie, ale te światła tutaj są bardzo brzydkie i we wszystkim tutaj się ładnie wygląda. Natomiast marzyłam o takiej kurce, właśnie mam tę żółtą, chciałam coś takiego, wiecie, bardziej stonowanego, ma długie rękawy, chyba jest idealna. Tak jest w różowej i co, spoko, ale myślę, że ta zieleń dużo fajniejsza, na jesień czy na coś, znaczy to też jest bardzo ładna ogólnie i w ogóle jest dużo innych kolorów. Jakby co, to słuchajcie, tyle. Jakbyście szukali takiej kurtki. I są też kamizelki takie, patrzcie. Ach, to uniklo. Dobra, jest jeszcze granat i bordo. A o co mi chodzi? O, że to się zwija do czegoś takiego. I na tym właśnie bardzo mi nie zależało, bo ja mam taką jedną, ale właśnie żółtą. I ona jest świetna, bo ja ją w góry kupiłam i ona jest i na ciepłe dni, i na chłodne, słuchajcie, bo to zupełnie inaczej się zachowuje po prostu kurtka z pierza. I ona jest chyba do nawet minus 5 czy minus 7. Coś, czy do 2? No nie pamiętam, no ale generalnie jest taka, wiecie, cieniutka, a jednak na bardzo chłodne dni jeszcze też się nadaje. Oddycha fajnie, więc ogólnie, no wiecie, jest w ogóle taka do schowania w plecak. I właśnie czegoś takiego szukałam i marzyła mi się właśnie w kolorze khaki. I mam, także ja biorę. Tu kaszmir, proszę ja was. I piżamy. Może lepsze niż te z Primarka, co? Ciągle się zastanawiam. Podobają mi się bardzo, ale nie wiem, czy chcę, czy nie. A tu są jeszcze z tego innego materiału. Ta ruda mi się podoba. A teraz są, słuchajcie, takie duże. W takich kolorach. Popatrzcie. Fajne też. Takie, no, dużo większe. Więc takie już nawet, nie wiem, do pracy i w ogóle. Dużo rzeczy się zmieści. Ładne kolory też. Słuchajcie, lipa straszna. Coś się stało, nie jeździ metro w ogóle. Podobno przy stadionie pełno policji, wszystko pozamykane. Ja właśnie gonię autobus, który ma napis za metro, czyli domyślam się, że jest puszczony za linię metra. Tylko że przystanków nie ma tam, gdzie jest metro w ogóle, tylko wiecie, cały czas prosto, nie wiem, gdzie jest przystanek. Więc nie wiem, czy dobrze robię, ale muszę się dostać do Syrenki albo do elektrowni po Wiśle. No, zajebiście. Myślę, że będę musiała iść aż na krakowskie przedmieście. No nic. Mam nadzieję, że się uda. O, następny za metro, tylko one nie mają w ogóle przystanków. Super. No dobra, jedziemy. Idziemy przetestować jakiś popularny podobno milk bar. Tak? Tak się chyba nazywa? Nie wiem, zobaczymy. Ale całkiem sprawnie, szybko poszło. Masz się wytłaczać milk baru, masz nagrywać sobie. Wspaniale, bo zostaje im chleb, który wypiekają, jest stary, więc go w jajku... Ja już w domu, wiecie co, jest 15 po 12, także o, tak się kończą nasze spotkania zazwyczaj, ale dobrze, bo zawsze mało czasu, żeby się nagadać, a i tak byśmy jeszcze posiedziały. Super było ogólnie, bardzo dobre spotkanie,
Ja Wam, wiecie co, zakupy, to co właśnie kupiłam i za co muszę Wam podziękować, za Wasze rady i za to, że piszecie mi, gdzie coś mogę dostać, gdzie coś mogę kupić, piszecie mi nazwy, jak czegoś nie wiem. Super, to jest naprawdę, bardzo dziękuję i tym razem też skorzystałam właśnie z niektórych polecajek osób, które właśnie pisały mi, gdzie mogę coś znaleźć. Także słuchajcie, pokażę Wam to po prostu już normalnego dnia, kiedy będzie widno i będę nagrywała vloga, bo ja teraz już myślę, że zjadłam soczewki właśnie, pora iść spać. A bo tak jak mówię, jest trochę późno, także kończymy na dziś. Myślę, że to i tak całkiem może duży, długi nawet i film wyszedł. Ale trochę się działo, także cóż, widzimy się w kolejnym. Ja Wam bardzo dziękuję. I tak, już się cieszę na kolejne spotkanie, na kolejnego vloga, ale tak jak mówię, dzisiaj już jest zresztą ciemno, to nie ma sensu pokazywać jakieś tam rzeczy, bo to ja lubię, jak wiecie, jest widno, wszystko widać i generalnie nie jestem jakoś bardzo śpiąca. A że jest po 12, no to ja już myślę, że powinnam, bo dzisiaj też wcześniej wstałam. Także... do łóżeczka. Dobra, słuchajcie. Dzięki, że byliście i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie.